Jeśli chodzi o TVN, to w ogóle jest zdumiewające, bo TVN-owi się nic złego nie stanie po tej ustawie. Oni najwyżej przeparkują swoje kapitały. To jest pewna gra wobec Amerykanów. Też moim zdaniem niezbyt drapiąca ich po plecach. Natomiast jeżeli ktoś chce rzeczywiście w Polsce uporządkować rynek medialny w taki sposób, by on był uczciwy, to trzeba coś zrobić z rynkiem reklam, to jest całkowicie zmonopolizowany. Istnienie tak zwanej grupy komercyjnej to jest dotowanie TVN-u kosztem stacji katolickich i prawicowych. Portal Telewizji Republika.